my tutaj obecni na tym uroczystym posiedzeniu, was, którzy pragniecie otrzymać tytuł i godność doktora nauk medycznych, tym tytułem odznaczamy. Na dzisiejszą uroczystość przyjechałam, aby odebrać dyplom doktora nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii. Żeby znaleźć się w tym miejscu, trzeba było 4 lat intensywnej nauki i szkolenia, aby ten cudowny dzień dzisiaj był piękny i na zawsze pozostał w mojej pamięci. Wręczenie dyplomów doktoranckich i habilitacyjnych na deskach Teatru Nowego było dla kilkudziesięciu lekarzy bardzo ważnym wydarzeniem w ich karierze zawodowej. Nie kryjąc wzruszenia, podkreślali, że zdobyta wiedza będzie wykorzystana głównie dla dobra pacjentów. Ja rozpocząłem specjalizację z kardiologii 6 lat temu. Oczywiście swoją przyszłość wiążę raczej z pracą kliniczną w szpitalu, ale od zawsze, właściwie jeszcze od czasów studenckich, moje zainteresowania także krążyły wokół takiej pracy naukowej. Raz w roku mamy uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych. Dzisiaj mamy do wręczenia, jeśli dobrze pamiętam, 8 czy 9 dyplomów habilitacyjnych i ponad 40 doktorskich. No to jest wynik całorocznej pracy, procedowania tych przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Ludzie nie tylko z Zabrza przecież, nie tylko ze Śląska, ale również z Podkarpacia, z Dolnego Śląska, z Kielc przyjeżdżają tutaj, bo tu się doktoryzują, tu się habilitują i chętnie przyjeżdżają, biorą udział w tej uroczystości. No jest to coś, co się pamięta pewnie całe życie. Ogromowi włożonej pracy towarzyszyła nieskrywana satysfakcja ze zdobycia dyplomu. Oczywiście kosztowało to sporo wysiłku, no ale myślę, że warto było, że do takich chwil jak teraz. I myślę, że jest to taki początek także kariery naukowej, takiej realizacji się w tej dziedzinie. Tym bardziej, że w moim rodzinnym mieście w Kielcach niedawno został powołany do życia Wydział Lekarski, który mam nadzieję będzie też taką możliwością właśnie realizacji na płaszczyźnie naukowej. Kształcenie się jest dla lekarza codziennością, ponieważ codziennie musimy pogłębiać wiedzę i starać się poznawać nowe wiadomości, aby służyć pacjentom coraz lepiej i dbać o ich zdrowie.